Bardzo ciekawe, prawda? Chciałem coś pokazać i nie działa. Cześć! Dzisiaj chciałem Was zabrać na krótką wycieczkę po szpinakowym garażu i pokazać Wam dokładnie, jak wygląda moje ustawienie i moje przygotowanie do zimy na przykładzie Wahoo Kicker. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja absolutnie, ale to całkowicie nie mam problemu z jednośladowymi urządzeniami. Wcale nie mam ich zbyt wiele. Powiem nawet, że mam ich za mało. Ale wróćmy do naszego kącika tortur, kącika bólu i cierpienia, jakim jest trenażer. Jeżeli ktoś z Was siedział kiedykolwiek na zwykłym trenażerze, to rzeczywiście może to być słońce, może to być dosyć nudne i słabe doświadczenie. Natomiast jeżeli ktoś kiedyś miał okazję używać trenażera, powiedzmy to inteligentnego, to no, zmienia to zupełnie podejście do treningu. Co tutaj mam? To jest oczywiście mój rower triatlonowy. Jako że triatlonu nie będzie do następnego lutego, prawdopodobnie jakiegoś większego, więc ten rower sobie będzie tutaj spoczywał na trenażerze w 100%. Co bardziej spostrzegawczy mogło zauważyć, że mam założone zwykłe pedały Keo, a nie pedały z pomiarem mocy. Pedały z pomiarem mocy są przy rowerze szosowym w tym momencie, bo tego roweru używam do jazdy na co dzień. A dlaczego, to zaraz Wam pokażę. Trenażer Kicker, jak widać, widać czy nie widać, bo dosyć dobrze nam słońce praży, jest opcją, której używam bez koła. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że nie trzeba używać dodatkowej opony w kole na trenażerze. Może sobie koło tutaj spokojnie spoczywać i czekać na lepsze czasy. Minusem jest to, że rower Jenny, mojej partnerki, czyli ten Avanti tutaj z tyłu, to jest rower 10-biegowy. Ten rower swoją drogą też jest 10-biegowy, podczas gdy ten rower jest 11-biegowy, więc żeby przełożyć rowery i użyć innego, trzeba posilić się bacikiem, zmienić kasetę za każdym razem, co nie jest najwygodniejsze, ale też nie jest jakimś wielkim problemem. Dobrze. Kupując ten trenażer, na początek można się troszeczkę zdziwić, bo dostajemy tak naprawdę trenażer, dostajemy czujnik kadencji, który wygląda tak, i to w zasadzie tyle. Nie dostajemy nic poza tym, żadnych liczników, żadnych rzeczy, które możemy używać do zmiany działania tego trenażera. Za to dostajemy opcję, i to jest najważniejsze w tym trenażerze, że on jest połączony z wszystkim dookoła tak naprawdę. Na czym to polega? Ten trenażer wysyła poprzez Ant Plus informacje na temat kadencji, na temat kadencji nie wysyła informacji. Wysyła informacje na temat prędkości i na temat mocy. Tak, ma w sobie miernik mocy, dosyć dokładny. I ten miernik mocy jest używany. Dlatego właśnie podczas jazdy na trenażerze nie potrzebuję miernika mocy, który mam na co dzień, bo ten w zupełności wystarcza. I takich trenażerów pojawiło się na rynku kilka w ostatnich latach. Sam miałem wcześniej trenażer firmy TACX, to był trenażer Bushido, bardzo fajny, bezprzewodowy, który także wysyła te informacje. On akurat wysyłał po prywatnym protokole ANT, więc nie można tego było sczytać na przykład Garminem, ale też te informacje wyświetlał, więc dla niektórych to wystarczało, dla niektórych nie. Jaka jest różnica, jeśli chodzi o Wahoo, to
Zwrotnie niektóre urządzenia mogą kontrolować ten trenażer. I o co chodzi? Zaraz Wam pokażę. Trenażer ma tak naprawdę podstawowe funkcje tego trenażera. Można wykorzystać dzięki aplikacji Wahoo. To jest aplikacja Wahoo Fitness. Zobaczmy, czy cokolwiek na niej widać. Możemy widzieć, że nasz kicker jest w zasięgu. To jest nasz Ticker X, to będzie nasz pomiar tętna, którego na sobie nie mam. I tak naprawdę, co możemy zrobić, to rozpocząć jazdę. No, znak naszych czasów. Okej, chwilę mi zajęło ogarnięcie, o co chodzi, bo coś przestało działać, ale jesteśmy, wracamy. Tak jak mówiłem, zwykły licznik daje nam tak naprawdę niewiele, czyli pokaże nam naszą moc, zaczniemy pedałować, pokaże nam naszą prędkość, która zupełnie nie ma znaczenia i tak naprawdę to wszystko. A jeśli chodzi o licznik, jeśli chodzi o licznik, ma on jeszcze dodatkową opcję, opcję sterowania naszym miernikiem mocy. Na czym to polega? Gdzie to jest? Tutaj mamy. Jest kilka opcji, jeśli chodzi o sterowanie. Taka najprostsza to jest po prostu poziom oporu. Będę pedałował z tą samą kadencją mniej więcej. Zobaczymy, że ten opór nam rośnie. Moc rośnie. Sobie zjedziemy do zera. Moc maleje. To jest wszystko. Możemy zrobić praktycznie to samo w tym miejscu, czyli ustawić sobie opór, jeśli chodzi o procenty, to jest gradient. Ale ciekawa opcja to jest opcja ustawienia mocy. Możemy sobie ustawić na przykład 120 W. I w tym momencie kicker będzie próbował utrzymać 120 W. 120 może być trochę dla niego za mało, zróbmy 150. A pedałując powoli, staje się to coraz trudniejsze i opór rośnie. Gdy zacznę pedałować szybciej, nie zmieniając w ogóle ustawień przerzutek, nasz opór zmaleje. Zmieniając przerzutki, ten opór znowu zostanie dostosowany. Innymi słowy, się trochę zmęczyłem. Innymi słowy, niezależnie od tego, co zrobimy, pedałując, ten opór będzie utrzymany na tym samym poziomie. To znaczy, opór będzie różny, ale wyjściowa moc będzie utrzymana na tym samym poziomie. I mogłoby się wydawać, że wydanie $1000 mniej więcej na coś takiego to jest absolutna, totalna i całkowita głupota. I gdyby to były wszystkie opcje Wahoo Kicker, to rzeczywiście można byłoby tak stwierdzić. Ale dopiero się rozkręcamy. Bo Wahoo Kicker można podłączyć do komputera. A gdy coś można podłączyć do komputera, to pojawią się aplikacje, które zrobią nam z głowy takie sito w momencie, jak zobaczymy, co one potrafią zrobić, że się możemy nie pozbierać. Próbuję uruchomić właśnie komputer i zaraz Wam to pokażę. I tak jak mówiłem, na czym polega piękno Wahoo? Piękno Wahoo polega na tym, że komputer potrafi sterować tym pulsometrem, miernikiem mocy, w podobny sposób jak aplikacja na telefonie. Co to oznacza? Oznacza to, że powstają takie
pociągami. Nie ma sensu. Oznacza to, że powstają takie aplikacje, jak na przykład Zwift. Zwift, który pozwala nam zrobienie, dla przykładu, interwałów. Interwałów w bardzo prosty sposób. Proszę bardzo. I nagle gracze komputerowi mogą grać, mogą się ścigać, mogą zdobywać achievementy, jednocześnie pedałując na rowerze. Nie będę robił tego za długo, ale chciałem wam tylko pokazać tę aplikację tak w bardzo prosty, krótki sposób. Jesteś z Polski dzisiaj? Może i jest, nie będziemy teraz tego szukać. Czyli widzimy sobie, że nasza aplikacja, nasza jazda to byłoby 5 minut, 10 minut rozgrzewki, 5 minut takim tempem lekkim, 20 minut dosyć mocnym tempem FTP, 10 minut lekkim, 20 minut FTP i 15 minut odchłonięcia. Czego on ode mnie chce? Dlaczego się zatrzymał koło mnie? To jest jedna z aplikacji. Zwift kosztuje $10 miesięcznie. Nie jest to jakaś wygórowana cena. Oczywiście jazda, którą wykonamy, synchronizuje się ze wszystkim, co tam, z czym się może synchronizować. Czyli Dropbox, TrainingPix, Strava i tak dalej, i tak dalej. Ta aplikacja jest bardziej taka rozrywkowa. Oczywiście można zrobić interwały, można zrobić konkretny trening. Ale jeśli chodzi o porządny trening i plan treningowy i przygotowanie się do jakichś sensownych rzeczy, to według mnie bardzo fajną aplikacją jest TrainerRoad. TrainerRoad kosztuje chyba nawet mniej niż $10 na miesiąc. Niestety wszystkie te aplikacje są płatne. Na czym on polega? Zróbmy sobie, mamy treningi, które ktoś dla nas wcześniej przygotował. To jest na przykład 40-minutowa jazda. Widzimy, że będzie to jazda na poziomie 200, na poziomie jakieś 60% FTP, troszeczkę wyżej. Niby mają to być górki. Co najlepsze, możemy sobie położyć, ustawić ten cały pasek na samym dole komputera i mieć cały komputer do wykorzystania dla nas. Czyli odpalamy naszego cudownego YouTube'a. Odpalamy jakikolwiek filmik. Nie będę go włączał, żeby mnie nie posądzili o jakieś prawa autorskie. Film sobie leci, film sobie gra, a my jednocześnie ćwiczymy. Jak wygląda ten trening w tym momencie? W momencie rozpoczęcia pedałowania automatycznie ustawi nam się opór na te 200 W. Trening zacznie sobie biec. Czy ja muszę nacisnąć play na tym treningu? Tak. A, nie wcisnąłem. Trening zacznie sobie biec. Widzimy swój czas. Będziemy także widzieć tętno i kadencję. Jeżeli sobie te sensory podepniemy, ja ich nie podpiąłem tutaj dla tej demonstracji. Chociaż mogę na szybko podpiąć kadencję. Momencik. Dobra, kadencja podpięta. Powinno się zacząć pokazywać za moment. I oto mamy kadencję.
oczywiście po skończeniu treningu. Trening zostanie zapisany. Tak krótki może akurat się nie zapisać na Strawie, ale normalnie będzie to wysłane automatycznie do Strawy, do Training Peaks. Tak byśmy mogli sobie to zanalizować. Pomimo tego, że to jest krótkie podróżowanie, ja się trochę spociłem, bo jest gorąco. Idzie niby jesień, ale na szczęście jeszcze nie do końca, więc nie jest źle. Dobra, to jest chyba krótki wstęp do treningu w zasadzie z najlepszym ustawieniem, jakie w tym momencie jest możliwe. Tu nie chodzi o to, żeby się chwalić tutaj, ale rzeczywiście Wahoo Kicker i albo Trainer Road, albo Zwift to w tym momencie jest najlepsza opcja treningowa dla jednej osoby. Są inne programowania, które pozwalają na jazdy w grupie. Są kluby rowerowe, gdzie można po prostu przenieść rower, podpiąć się do ich łachu i tam sobie jechać. Jest oczywiście kilka innych trenażerów, które pozwalają na to samo. Trenażery tak jak z serii Smart, czyli to jest Neo, Bushido Smart i chyba Satori Smart, także pozwalają na te opcje. Neo jest bardzo fajne, bo Neo jest dosyć ciche. Jak zauważycie pewnie, to ten trenażer no niestety robi dosyć głośny hałas. Ja pokażę tutaj aparat, ustawię aparat na momencik blisko tego trenażera i zobaczycie sobie, nawet jeden zamach kołem, zobaczycie. Że to nawet przy niskiej prędkości jest dosyć głośne. Niestety, dlatego zostałem wyeksmitowany do garażu. Tyle. W kolejnych filmach postaram się pokazać troszeczkę więcej, jeśli chodzi o to, co można z tym kickerem zrobić. Czyli może nagram konkretne treningi. Dzisiaj będę robił 20-minutowy test DFTP. Później postaram się go w całości nagrać. I jeżeli ktoś by chciał sobie później pooglądać, to będzie mógł pooglądać 40 minut cierpienia mojego. Tyle. Tyle dzisiaj, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma do wydania trochę pieniędzy i zastanawia się, czy sobie kupić nowe koła, czy sobie kupić dobry trenażer, zawsze dobry trenażer ponad koła, bo koła sprawią, że będziecie jechać kilka minut szybciej z tą samą mocą, a dobry trenażer sprawi, że wyprzedzicie wszystkich dookoła w momencie, kiedy zaczniecie trenować. Tyle. Mam nadzieję, że Wam się troszeczkę taki inny film ze sprzętem podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, co widzicie na tej ścianie, walcie śmiało, a ja powoli zbieram się za moją jazdę. Hej! Jeżeli spodobał Ci ten film, daj kciuk w górę. Jeżeli Ci się nie spodobał, napisz w komentarzu dlaczego. Daj kciuk w dół, nie obraczy się naprawdę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, a podoba Ci się to, co robię, tutaj jest guzik do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki. Hej.